Cześć, Manu, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj film o tym, jak zmieniło się moje stanowisko, ponieważ ostatni film nagrywałem bodajże w 2018 roku, chyba taki dla Was, z mojego stanowiska. No i jak widzicie, z tyłu trochę się zmieniło. Także będę szczegółowo opowiadał wszystko, ceny moich sprzętów i tak dalej. Oczywiście, jeżeli chodzi o stanowisko, to chodzi tylko o monitory, o komputer i tak dalej. Nie chodzi o cały pokój, bo wtedy bym nagrywał room tour. A po prostu postanowiłem, że nagram moje stanowisko, jak wygląda w 2022 roku, czyli tym obecnym. Jeżeli Wam się taki film oczywiście spodoba, to możecie zostawić łapeczkę w górę oraz dla tych, którzy są nowi, mogą zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, aby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach na moim kanale. Także co, ja lecę Wam opowiadać już o moim stanowisku. A więc tak, jeżeli chodzi o mój fotel gamingowy, to kosztował on 700 zł. Jest on z firmy Huzaro. Także jest on bardzo, ale to bardzo wygodny. Jeżeli chodzi o to, czy pasuje dla gamerów, to tak, jak najbardziej pasuje. Można go sobie dostosowywać pod jakby swoją postawę ciała, pod to, jak po prostu chcecie go sobie ustawić. Ma on dwie poduszki. Ma on poduszkę taką tutaj na oparcie na szyję i poduszkę lędźwiową, czy nie pamiętam dokładnie na co ona jest, ale chyba tak się nazywała. Po prostu jakby na dół jakby kręgosłupa, że tak powiem. I kurde, no naprawdę jest mega spoko, jeżeli chodzi o podłokietniki, to jest naprawdę w porządku. Jeżeli chodzi o dostosowywanie sobie go, to można sobie go na przykład przechylić na maksa do tyłu. No, baja po prostu, jakbyście leżeli sobie na łóżku. Jeżeli chodzi o moje dwa monitory, są to dwa Samsungi. Jeden jest czarny, drugi jest bardziej taki siwy, szary. I tak, jeden kosztował, ten większy kosztował 900 zł, a ten czarny kosztował 500 zł bodajże, z tego co kojarzę. Jeżeli chodzi o klawiaturę, jest to klawiatura Genesis Tehor 200 RGB, z tego co się nie mylę, i kosztowała ona 200 zł. Mamy tutaj również na moim stanowisku myszkę od Genesis. Jest to model G66, o ile też się nie mylę. Kosztowała ona 50 zł, kupiłem ją w RTV Euro AGD. Z tego co pamiętam, no naprawdę, jeżeli chodzi o myszkę i o klawiaturę, jak i o też monitory, są ze mną naprawdę już bardzo długo. I po prostu, jeżeli ktoś dobrze jakby używa tych wszystkich sprzętów i się nimi zajmuje, no to naprawdę no, one długo mogą sobie stać i można ich naprawdę długo jakby używać. No, a jeżeli ktoś nie używa zbyt dobrze, no to no niestety. Jeżeli chodzi o podkładkę, jest to Genesis Maxilava. Kosztuje ona 60 zł. I teraz tak, jeżeli chodzi o biurko moje. Biurko jest z bodajże chyba firmy Agata Meble albo IKEA, nie pamiętam już dokładnie, i kosztowało ono około 600 zł. Komputer jest to MSI, nie pamiętam już jaki dokładnie, chyba kodeks jakiś tam czy coś tam. Tu będziecie mieli jak coś nazwę dokładną tego kompa, i kosztował on 5000 zł plus, wiecie, jakaś tam gwarancja, tam pewnie ze 100 albo z 300, no to no wiadomo, że tam trochę więcej, 5-300 może około, tak leciutko, że tak powiem. Także no co Wam mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o te sprzęty wszystkie, naprawdę są one bardzo fajne. Jeżeli chodzi o drugi monitor, miałem taką sytuację, że dostałem monitor od swojego kuzyna. Taki starszy trochę, nie pamiętam jaki dokładnie to był. Nie wiem, czy nie jakiś LG czy coś tam, i podłączałem go, spróbowałem go podłączyć, żeby wiecie, żeby sobie przerzucać po prostu YouTube'a czy tam coś na drugi monitor, bo zawsze mnie wkurzało to, że miałem jeden monitor i wiecie, wszystko na nim tam miałem, nie? Wszystkie karty otwarte, na przykład YouTube, jakiś tam Facebook, i wiecie, musiałem po prostu ciągle klikać na te karty, żeby je zmieniać, nie? No i była taka sytuacja, że dostałem od kuzyna ten monitor, no ale on nie działał, po prostu jak podłączałem go do mojego komputera, kupiłem chyba milion kabli HDMI, no i nadal nie działał. Dopiero gdy kupiłem ten monitor, czyli ten czarny,
to wtedy zaczął działać, więc naprawdę bardzo go polecam. Jeżeli chodzi o ten drugi monitor Samsunga, też naprawdę bardzo polecam. Jak zresztą cały sprzęt, tak razem z fotelem. Oczywiście jeżeli chodzi o mikrofon, jest to mikrofon Novox NC1. Zapomniałbym o nim, dlatego dogrywam też część tego filmu trochę. I kosztował on też 200, naprawdę jestem ze mną też już od ponad chyba 2 albo 3 lat. Używam go czasami do na przykład rozmów ze znajomymi na kompie, bądź jak odpalę sobie jakiegoś streama na przykład, a zdarza się to bardzo rzadko w sumie, ale odpalałem streama z kilka też miesięcy temu, może nawet 2 miesiące temu. Naprawdę działa i po prostu jest baja ten mikrofon, także też go również polecam. Tak jak mówiłem, kosztował on 200, także co, no naprawdę jest wszystko kozackie. Myślę, że do mojego stanowiska też mogę zaliczyć oczywiście te plakaty z tyłu, ponieważ no, są one już ze mną z parę miesięcy i oba plakaty kosztowały po 100, więc 200 plus trzeci plakat, który wisi przy telewizorze, który mogliście zauważyć na poprzednim filmie na moim kanale. To oczywiście też jest but Nike, też kosztował 100, więc 300 za plakaty, więc też te plakaty po prostu zaliczam do mojego stanowiska jakby. I co, kalendarza nie zaliczam oczywiście i smyczy tak samo na klucze, bo dostałem je na PGA w 2019 bodajże roku, tak, w 2019. Także, no co mogę wam jeszcze tutaj powiedzieć? Chyba wam wszystko mówiłem, jeżeli chodzi o moje stanowisko. Jeżeli będziecie chcieli coś jeszcze się dowiedzieć, na przykład, nie wiem, jak się sprawuje jakaś rzecz, której nie wymieniłem, no to możecie oczywiście napisać to w komentarzu, zadać mi takie pytanie, albo po prostu jakieś inne pytanko o moje stanowisko możecie też również zadać w komentarzu. Ja wtedy wam na to pytanie odpowiem. Wy możecie się również też pochwalić w komentarzu waszymi sprzętami, jakie posiadacie na swoim stanowisku gamingowym. Widzimy się w następnych filmach. Na razie, cześć.